Cześć, witajcie! Dzisiaj zgodnie z tytułem moje zamówienie surowcowe ze strony naturalnepiękno.pl, czyli Kalaja. Nie wiem na ile, która jakby nazwa jest oficjalna i jak to się do siebie ma. W każdym razie ja kojarzyłam już te surowce, niemniej jednak nigdy wcześniej ich nie kupowałam i dopiero jest to moje takie pierwsze zatknięcie. Okazało się, że mają w ogóle mnóstwo superanckich rzeczy, które ja bym chciała używać, a te ceny nie są wcale takie wyjęte kompletnie z kosmosu, więc poczyniłam pewnego rodzaju zamówienie. Zrobiłam tam takie jakieś małe zdjęcie na Instagramie, że hej, mam tutaj coś, czy chcecie filmik? I mimo, że jakby odzew nie był duży, to był jednoznaczny, żebym jednak ten filmik nagrać. Więc jeszcze teraz przed wyjazdem na swoje jakby wakacje chciałam wam te kosmetyki przedstawić. Jest ich dużo, więc na pewno tak czy siak ten filmik będzie trwał 5 milionów lat. W każdym razie nie będę się rozwodzić jakoś szczególnie nad każdym poszczególnym produktem, tylko ponieważ też większości z nich nie używałam, tylko powiem mniej więcej czemu go użyłam, też porównamy ceny i na końcu zrobimy sobie jakieś takie małe podsumowanie i tyle. Jeszcze zanim zacznę, tylko powiem, że mnóstwo tych kosmetyków będzie do kosmetyków, tych półproduktów, tych ziół też bardzo często będzie właśnie do włosów, bo teraz chciałam trochę się w miarę ogarnąć z tą moją czupryną, bo jest dosyć no kiepsko niestety, a teraz już w miarę ogarnęłam skórę głowy, już nie jest tak źle, więc teraz chciałam się skupić na długości, szczególnie, że latem będą one miały naprawdę ciężko, one będą przesuszone, możliwe, że po wakacjach się jeszcze rozjaśnią, ale tym razem tym samym również zniszczą, więc przede wszystkim chciałam się skupić na tej kwestii. Ale niemniej jednak to teraz nie jest ważne, przechodzimy do produktów. Mam tutaj ten piękny jakby paragon, listę wszystkiego i będę wam o tym wszystkim opowiadać. Zaczynamy od rzeczy saszetkowanych, takich w proszkach, a później przejdziemy do tych płynnych. Więc tak. Pierwsza rzecz, będę brać po kolei randomowo. Pierwsza rzecz to mocznik, 10 gram tutaj mamy, właśnie w takich fajnych granulkach w tym przypadku. Kiedyś miałam mocznik, ale on był w takim powiedzmy cukrze, jakiś taki kryształek i mocno śmierdział, a ten moim dobrze jest praktycznie bezzapachowy. Praktycznie tak. Jeśli chodzi o cenę, to jest 2,81, więc cudownie. I tak zakupiony z myślą przede wszystkim do jakichś do stóp, bo jako to jest taki dobry nawilżacz, powiedzmy właśnie w takich, powiedzmy, jakichś kąpielach, płukankach do stóp, ale też dodawania do włosy, jako taki silny, prosty nawilżacz, więc coś takiego. Następnie łopian, 100% proszek roślinny, też 10 gram, jeśli chodzi o cenę. To będzie 4,92 i tak, łopian właśnie kupiłam z myślą o również oczywiście o włosach, jako taki dodatek ziołowy dodatek do jakiejś innej mieszanki ziołowej jako tako, żeby właśnie te włosy trochę wzmocnić, łopian jest super na skórę głowy, też na taki porost wzmacniająco i w czymś takim może to się sprawdzi, pachnie to w ogóle takim kucharkiem, jakimś takim, taką wegetą chamską, no ale nieważne, w każdym razie typowo do włosów i jeszcze dokładnie nie wiem jak to wykorzystam, może nadawać do drzewa. W każdym razie do czegoś na skórę głowy na pewno bym chciała użyć, albo do jakichś płukanek, albo właśnie do kasji, bo bardzo rozkminiam, czy by sobie właśnie nie w końcu nie kupić i nie nałożyć, odważyć się kupić sobie kasję. Jeśli ktoś używał i będzie mi dać jakieś takie swoje relacje, doświadczenie i rady, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. No więc tutaj łopian. Następna kwestia. Tutaj mamy kitosan, ekstrakt z pancerzy morskich skorupiaków i to jest 5 gram. Jeśli chodzi o cenę, to jest 6,86 i to jest oczywiście chityna, chitosan, to właśnie jest z jakby pancerzy skorupiaku, więc to jest taka typowe białko, powiedzmy, więc chciałam to używać właśnie jako powiedzmy do proteinowania włosów, właśnie do używania protein, więc jako taki dodatek raz na kiedyś, właśnie do wzmacniania struktury włosów, typowo tutaj na te kwestie. Nie wiem, czy do twarzy się powiedzmy odważę, ale może do jakichś mieszanek glinek też miałoby to jakieś takie fajne wygładzające działanie. Zobaczymy, w każdym razie 5 gram, akurat tak na spróbowanie, zobaczymy jak to będzie działało. Dalej, francuska glinka zielona, kruszona. Tutaj mamy bodajże 100 gram powiedziałabym, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, 100 gram, tak dokładnie. I jeśli tutaj chodzi o cenę, to będzie 5 zł 07 groszy. Ona jest właśnie kruszona. Nigdy nie miałam glinki kruszonej, a już widzę, że to jest taka trochę dziwna struktura, no bo jednak ona nie jest w pudrze, więc będzie to ciężej. No to nie jest zakaz, że może po prostu nałożyć, miksować z jakąkolwiek wodą, z czymkolwiek i na twarz, tylko będzie trzeba ją trochę rozpuszczać, jeśli chodzi właśnie o taką zwykłą maseczkę nakładania na twarz. Ale może też zużyję na ciało, może do czegoś do włosów, do jakiegoś takiego delikatnego peelingu mechanicznego. Zobaczymy. Glinka zawsze na propsie fajnie mieć, a w sumie ta forma kruszona bardzo mnie zainteresowała. Może nie będzie aż taka upierdliwa w użytkowaniu. Następnie
Prawoślas lekarski, to jest akurat 50 gram. Jeśli chodzi o cenę prawoślazu, to jest... halo? 4,93 zł. I też tutaj kupione przede wszystkim z myślą o włosach, ponieważ prawoślas ma teoretycznie bardzo fajne działanie nawilżające, wygładzające, właśnie to powinien się wytworzyć taki delikatny śluz, powiedzmy, który ma działanie nawilżające na włosy, znaczy ogólnie, ale powiedzmy, że ja to będę używać na włosy, taki był mój zamysł. To jest taki śmieszny w ogóle meszek, jest on dość dobrze zmielony, nie wiem, to na pewno nie przeszło pełnej pulweryzacji, ale no, wygląda tak bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Raz już użyłam, właśnie zrobiłam sobie taką pukankę i może nawet coś tam to nawilżyło, trudno stwierdzić. Na pewno właśnie na takich rzeczy będę to używać. Plus jeszcze chciałam zrobić tak w ramach eksperymentu, powiedzmy, ratującego włosy, właśnie taką papkę nałożyć, po prostu wodę zmiksować z tym prawoślazem, zostawić na jakieś 12 godzin jakąś henę, jakieś takie typowo ziołowe produkty i potem nałożyć na włosy na jakąś godzinę. Jestem bardzo ciekawa efektu, na pewno się z tym z Wami podzielę, bo no, mimo wszystko jakieś nadzieje z tym wiążę, że jednak w jakiś fajny sposób nawilży mi włosy, może trochę poprawi ich strukturę, no i że właśnie nie będzie przesuszenia, bo niestety przy ziołach takie ryzyko jest, ale teoretycznie na to działa nawilżające, więc zobaczymy. Następnie mam coś takiego ciekawego dla mnie, jak chlorek magnezu jako bazę do kąpieli magnezowej o stężeniu 10% i to jest 220 gram właśnie tego chlorku magnezu. Jeśli chodzi o cenę, to jest 5,22. I właśnie, ja w życiu nie miałam takich tego typu rzeczy, soli Epson, w ogóle jakoś soli, nie interesowało mnie to za bardzo, ale w sumie w takich okresach, powiedzmy, wzmożonego stresu i ogólnie jak piję dużo kawy, a generalnie ja piję sporo kawy, niemniej jednak mam czasami takie momenty, że aż drgają mi powieki, to już znaczy, że tego magnezu naprawdę musi być kiepsko. Jeśli chodzi o minerałów, na pewno sporo ich sobie wypukuje. A podobno właśnie takie chlorek magnezu wręcz lepiej przyswaja się przez skórę, niżli tak wewnętrznie przyswajalny. A ja już nie chcę brać jakichś suplementów, tak jakoś obciążać wątroby, nic takiego. Więc coś takiego wydawało, jak właśnie kąpiel magnezoła wydaje się idealnym rozwiązaniem. I co więcej, nie potrzeba robić tych kąpieli jakby na całe ciało, bo przez same stopy również bardzo fajnie się ten magnez potrafi wchłonąć. Więc jak będę miała taki, powiedzmy, bardziej stresowy okres, to plan jest taki, żeby robić sobie właśnie takie kąpiele magnezowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, czy będzie jakaś różnica wyczuwalna, no ale wydaje mi się, że to nawet taka ciekawostka. Zobaczymy, jak to będzie działało. Następne, kozieradka, ziarno mielone, 100 gram. Jeśli chodzi o cenę, to jest 4,56, też typowo na włosy oczywiście. Kozieradkę już kiedyś tam miałam. To jest takie ziółko, które po prostu, dajmy łyżeczkę, zaparzamy tam z pół szklanki wody i tym naparem, właśnie tą wodą, masowujemy to w skórę głowy. I dzięki temu właśnie teoretycznie ma to takie działanie wzmacniające. Generalnie kozieradka bardzo ładnie pobudza krążenie, więc to a propos wypadania i wzmacniania i porostu włosów. Też zauważyłam, że właśnie jeśli chodzi o alejowanie skóry głowy, to moja skóra niekoniecznie najlepiej to przyjmuje i coś takiego bardziej wodnego wydaje mi się ciekawszą kwestią. Jak zaczną mi teraz jakoś bardziej wypadać włosy, bo na razie jest naprawdę fajnie, ale pewnie po lecie takie typowe jesienne wypadanie też mi dopadnie, to będę już miała kozieradkę i wtedy jakoś to zacznę bardziej używać. I też kiedy mi się zdarzyło użyć właśnie tych, jakby napar używamy do skóry głowy, a same te ziarna, gdy zostaną właśnie takie zmielone, to super się sprawdza jako maseczka. Wygładzenie, bo to też daje dużo takiego właśnie śluzu, to i wygładzenie, właśnie nawilżenie po prostu jest kosmiczne. Jeśli przeraża Was ten jakby zapach i to trzymanie tego naparu na skóry głowy, albo macie akurat kozieradkę i właśnie nie używacie ją w takim celu, nie wiecie jakiej zużyć, to jako taka maseczka to się sprawdza naprawdę świetnie i nawet tylko jakby z zamysłem za tym również można by tylko kozieradkę używać. To bardzo fajny, ciekawy w ogóle produkt. Następnie Allantoina, 10 gram, jeśli chodzi o cenę, to będzie 5,85. Nigdy takiej allantoiny czystej nie miałam. To jest w ogóle postać takiego białego proszku, fajnego. W każdym razie allantoina typowo, wiadomo, łagodząco przy jakichś takich, powiedzmy, otarciach, jakichś takich niezafajnych rzeczach, jakieś przesuszenie duże, to powinno ładnie łagodzić. Stężenie jakby bardzo mało jest skazane do dodawania. Takie dosłownie po pół gram na jakby cały kosmetyk, więc jak do jakiejś tam porcji czegoś, no to tak naprawdę bardzo skąpo należy takiego dodatku używać. Niemniej jednak będą się przyda właśnie na takie rzeczy, na skórę głowy, do włosów, czy też do twarzy, może do maseczek. Nigdy nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa, czy to naprawdę ma jakieś takie fajne działanie łagodzące, czyste, więc na pewno wypróbuję. Następne,
Koasyny kosmetyk to jest agar-agar. Tutaj za 20 gram zapłaciłam 4,82 i to jest taka substancja żenująca. Jest zastępnikiem żelatyny, powiedzmy, jeśli chodzi o wegan. Właśnie jako taka, powiedzmy, do wyrobu galaretki, ale oczywiście kupiłam to w innym zamyśle też do włosów. I właśnie chciałam użyć tego do laminowania, ale ze zastępnikiem właśnie żelatyny. Czy to będzie, jak to się będzie różniło, czy te włosy lepiej może na tym zadziałają właśnie z taką mieszanką. Teoretycznie ten glutek powinien być trochę luźniejszy i wydaje mi się, że nawilżenie powinno być nawet lepsze. Zobaczymy, typowo właśnie do takiego zabiegu proteinowego wzmacniającego włosy. Następnie, już kończymy, jeśli chodzi o te takie zażytkowane rzeczy. Ekstrakt z wierzby białej, 15% salicyny. Czyli tutaj mamy taki typowo kwasowy produkt. Jeśli chodzi o cenę, to będzie 5 zł 13 groszy. To ma taką śmieszną formę też właśnie brązowego proszku. Myślę, że to trochę długo było na magazynie, bo to było dosyć takie mocno zbrylone. Ja to już rozwaliłam, tak powiedzmy, palcami, ale czuć, że to jest takie... No nie widać, że to nie jest jakiejś pierwszej świeżości, ale jeśli chodzi o przydatność, to jeszcze tam z 4 miesiące mam, więc na pewno zużyję. No i właśnie, produkt kwasowy, więc wydaje mi się, że do włosów jako taki dodatek ziołowy do czegoś wyjść, ja to mogło sprawdzić, ale szczerze mówiąc jeszcze dokładnie nie wiem, jak tego używać. Może do właśnie glinek, do jakichś takich produktów, które bym chciała, żeby miały bardziej działanie rozjaśniające, coś w tym stylu, bo to teoretycznie no właśnie kwasior czyni, jeśli chodzi o włosy, to będzie domykał łuski, czyli będzie bardziej jakby tak wygładzające, może delikatnie nawet odbarwiające, więc jeśli chodzi o rozjaśnienie włosów, a z drugiej kwestii właśnie te takie na skórę jako takie no bardzo delikatne złuszczenie, więc zobaczymy, w jakiej formie na pewno będę tego troszeczkę dodawać. I ostatnio, jeśli chodzi o takie saszetki, proszki, to 5 gram witaminy C tutaj mam. Jeśli chodzi o cenę, to chyba była najtańsza rzecz, jaka w ogóle mogła być w wszechświecie. Mianowicie 2,62, cudowna sprawa. I tak, witamina C jest super składnikiem. Nie trzeba uważać, jeśli się używają tak samemu, więc powiedzmy, że to, ja to tylko 5 gram kupiłam i zobaczymy też, co z tego, w ogóle jak to świetnie wygląda. Jak ktoś tak popatrzy z boku, to musi naprawdę kosmos, trzeba cisnąć te wszystkie chemiczne rzeczy. Więc jako rozjaśniający produkt może zrobię sobie, pocisnę jakiś serum albo jakiś tonik delikatny, bo raczej tonik, żeby tutaj też jak najdelikatniej tak zadziałać na skórę, albo jako taki produkt też do tych ziołowych rzeczy wzmacniający, do jakiejś odżywki, też jako taki zakwaszający, więc jakoś tak to użyję, jeszcze do końca nie wiem, ale jako takie witaminy C zawsze była mega ciekawa i bardzo chciałam coś zrobić, więc też skusiłam się na zakup. Skończyliśmy teraz z rzeczami takimi sypkimi i przechodzimy do ekstraktów i wszystkich rzeczy płynnych, więc tak, macerat z arniki górskiej 15 ml, cena to będzie... macerat 7,97 i tak, nigdy nie miałam w ogóle maceratów żadnych, wiem, że można to zrobić samemu, ale powiedzmy, że no dobra, nie chce mi się, żeby czekać na te kwiatki, jak przez ten olej mi tam to się wszystko przeleje, a nie wiem, czy to w ogóle będzie jakby gra warta świeczki, więc to jest mój pierwszy macerat ever, jaki sobie kupiłam, więc zobaczymy, jak to będzie miało działanie. Widzę, że to jest dosyć płynna frakcja, chociaż to jest chyba na oleju słonecznikowym, szczerze mówiąc nie wiem, nie jestem pewna, na czym polega też robienie maceratu i ich wytwarzanie, ale sama kwestia wydaje się bardzo ciekawa, no i sama arnika ma super działanie regenerujące, właśnie takie też jakieś produkty przeciwstarzeniowych, powiedzmy, łagodzące, jak są jakieś, nie wiem, ranki, coś, to teoretycznie to powinno fajnie wzmacniać. Bo jestem hiper mega bardzo ciekawa, bardzo chciałam właśnie arniki czystej poużywać i zobaczymy, jakie będzie miało dla mnie działanie, przede wszystkim na skórę. Powiedzmy, że te rzeczy sypkie właśnie bardziej kupiłam z myślą o włosach, a te płyny już bardziej do twarzy. No ale wiadomo, że płyn, generalnie jeśli chodzi o płynne produkty, to łatwiej jest się nimi obsługiwać, one się jakby same przez siebie roztwarzają, rozpuszczają, jakby nie ma problemu, a proszę, czasami jednak trzeba być konkretniejszym w wymierzaniu i w tego typu rzeczy, więc powiedzmy, że takie właśnie płyny są prostsze w obsłudze. Następna rzecz to jest propanediol. Cena to będzie 5,66 i to teoretycznie ma być taki właśnie fajny, nawilżający skład. To mamy 10 ml. Ja nigdy nie używam akurat tego konkretnego produktu. Zdarzało mi się jakieś inne nawilżające rzeczy do twarzy, no wiadomo, jakieś gliceryny, aloesy, żele hialuronowe i tak dalej, a tego jeszcze nie. I jestem bardzo ciekawa, czy to będzie miało fajne działanie. To jest właśnie glikol rośliny, bo tego też nie powiedziałam. Propanediol to jest glikol rośliny, więc też jakby forma roślinna nawilżania. Jako dodatek do kremu, do jakichś takich rzeczy, może też
właśnie do włosów. Jestem bardzo ciekawa, jak to u niej się zachowywało. Bo właśnie też zauważyłam, że ostatnio mam jednak zbyt niski poziom nawilżenia w skórze, też mierzyłam sobie właśnie poziom nawilżenia i jednak no, nie jest on jakiś hiperniski, ale jest dość słaby, zdecydowanie potrzebuję skupić się na nawilżeniu, bo olejków używam zawsze mnóstwo i jeśli pod tym względem jakby ochronny wszystko działa super, to nawilżenie jest zbyt małe i teraz skupiam się wszystkim na tym, właśnie będę się skupiała na nawilżeniu skóry. Więc idąc za tym ciosem i za tą myślą, kupiłam też żel hialuronowy 1%. Cena to będzie 8,23, no i powiedzmy, że to jest 1% tylko, ale jest bardzo gęsty, ma bardzo fajną formułę, już sobie tam macałam go i naprawdę bardzo jest przyjemny. No i zawsze żel hialuronowy tylko taki nawilżacz właśnie do mieszania z olejkiem, to jest idealna sprawa po prostu, gdy chcemy jakieś coś nawilżającego w prostej obsłudze, gdzie nie musimy się jakoś no właśnie martwić stężeniem, tylko coś bezpośrednio nałożyć na twarz. Żel hialuronowy jest po prostu świetny, genialny i już ostatnio kupiłam sobie tak naprawdę po raz pierwszy żel hialuronowy i wydaje mi się, że teraz będę pilnować, żeby zawsze chociaż taką jedną buteleczkę mieć, bo no, naprawdę sprawa jest świetna. Następnie mam tutaj trzy ekstrakty, mianowicie z ekstrakt z Gotu Goli, może od razu ceny, ceny polecimy, Gotu Gola, 5,33, ekstrakt z ginkgo biloba, 5,66 i ekstrakt z maliny w płynie 6,13. I to są wszystko 10-ml ekstrakty. Nigdy nie miałam ekstraktów w ogóle, takich owocowych, czy tam roślinnych, jakichkolwiek, to właśnie nigdy. Więc na pewno nie chciałam brać niczego w proszku, tylko typowo, powiedzmy, w typowo w roztworze wodnym. No i chciałam te rzeczy używać przede wszystkim do twarzy, jako takie właśnie wzmacniające. Teoretycznie są takie ujawniające, przeciwzmarszczkowe tak naprawdę przede wszystkim działanie mają te ekstrakty. W maseczkach tak naprawdę. Może do jakichś dodatków do włosów, ale no chciałabym, nie wiem czy mówiąc do końca czego się spodziewać, bo to no, teoretycznie właśnie typowo przeciwzmarszczkowe, takie troszkę rozjaśniające, ujawniające, coś w tym stylu, więc będziemy używać. Zobaczymy. Mam tu takie fajne trzy ekstrakty. Zobaczymy, czy to jest w ogóle gra warta świeczki, jak to się będzie miało. Następnie dwa oleje. Olej z awokado. 100 ml, nie, 50. 50 za 9 zł 05 groszy i już niestety też go dotykałam i jest on nierafinowany, trochę mnie to rozczarowało, niemniej jednak olej awokado jest dla mnie świetny. Jest fajny i na włosy, na ciało, na twarz, naprawdę bardzo uniwersalny. Jeśli chcecie mieć kupić sobie jeden olej, żeby go spróbować, to wydaje mi się, że awokado jest jednym z takich fajniejszych i też bardziej dostępnych, bo no nie musicie wcale zamawiać jakby ze stron z półproduktami, tylko nawet w takich Biedronkach, Lidlach, takich dyskontowych miejscach czy supermarketach można sobie kupić sam awokado spożywczy, który również można by próbować chociażby na włosy czy na ciało. Bardzo ładne działanie, takie łagodzące, nawilżające, ujędrniające. Ja tam bardzo lubię, zawsze lubię właśnie chociaż okej, chociaż jeden właśnie buteleczkę jakiegoś oleju awokado albo jakiegoś tego typu. Dalej też olej z pestek winogron, też 50 ml za 7 zł 93 grosze. I tutaj kupione stricte z myślą o włosach, ponieważ jakoś nigdy nie było mi dane używać właśnie tego oleju do włosów, a teoretycznie jest dobry do wysokoporowatych, więc teoretycznie powinno być spoko. A u mnie jakoś w domu nigdy się tego nie używało, bo to jest taki nawet olej kuchenny. Jeśli macie po prostu właśnie kuchenny, to można spokojnie na włosy czy na coś spróbować. Ale jakoś tak u mnie nigdy nie było, jakoś się tym tematem nie zainteresowałam. Pomyślałam, że okej, dobra, spróbujemy teraz. Typowo do olejowania włosów zakupione. Następnie hydrolat oczarowy, również 50 ml. 9 zł 65 groszy. Typowo powiedzmy na jakieś zanieczyszczenia, właśnie do oczyszczenia twarzy, do zmatowienia, do generalnie do jakiejś, jak jest trochę obciążona skóra, tłusta i troszeczkę właśnie z jakimiś niedoskonałościami powiedzmy, to ten hydrolat się u mnie sprawdza świetnie, właśnie glinka zielona i ten hydrolat i już wszystko jest cacy, po prostu 2 dni i już wszystkie jakby te okropności z twarzy schodzą. Bardzo serdecznie polecam, jeśli macie tego typu problemy, to właśnie, no moim zdaniem hydrolat oczarowy, no na pewno warto wypróbowania, szczególnie jeśli macie taką tendencję do zanieczyszczeń, czy tam cerę tłustą. I ostatnia rzecz, sok z aloesu, 100 ml i tutaj jeśli chodzi o cenę, to będzie
To będzie 8 zł 55 groszy. Kiedyś miałam sok z aloesu kupiony, taki w superfarmie, który chyba można nawet spożywać, ale używałam go jako taka nawilżająca płukanka do włosów. I powiedzmy, że nie do końca w takiej formie się to sprawdziło, a sok z aloesu można używać praktycznie w stężeniu prawie że 100%, więc chciałam go przede wszystkim używać też na twarz, jako taki tonik, dodatek może do jakiegoś innego toniku, może właśnie zrobię z tego tonik, albo będę używać go solo. Do włosów może też, albo jakaś taka płukanka, ale przede wszystkim na skórę. Jestem bardzo ciekawa, jak taki właśnie sok z aloesu, jak będzie miał działanie jako taki zwykły tonik. No i jeśli chodzi o surowce, to by było na tyle. Jest tego całkiem dużo, na pewno gadam po prostu od milionów lat, ale serio starałam się, żeby było krótko i w miarę na temat. Niemniej jednak, no sorry, ponad 20 rzeczy, to tak to właśnie wygląda. Podsumujmy sobie cenę. 126,95 zł i przesyłka darmowa. Właśnie więcej od tej takiej kwoty była ta przesyłka darmowa, więc wydaje mi się, że jak za tę ilość i tego wszystkiego, co tutaj mam, to jest całkiem fajna cena. Większość tych produktów nigdy nie miałam, nigdy wcześniej, więc będzie to dla mnie takie właśnie odkrycie, powiedzmy, jakichś nowych półproduktów. Jestem bardzo ciekawa, no szczególnie tego, czy na włosy, ale też właśnie tych ekstraktów owocowych, bo naprawdę nigdy wcześniej takich rzeczy nie używałam i wydaje mi się, że to może być super kwestia. Mam nadzieję, że przede wszystkim na włosy mi coś tutaj pomoże, bo naprawdę walczę bardzo. No i tutaj powiedzmy, że na przykład w tym prawoślazie bardzo, bardzo wiąże wielkie nadzieje. Jednak zobaczymy. Na pewno się możecie spodziewać jakichś takich większych, fajniejszych recenzji w wydankach jakichś takich najbliższej przyszłości. No a na dzień dzisiejszy, jeśli dotrwaliście do tej minuty, aż to coś w ogóle geniuszami i na pewno nudzicie się w wakacje, i mi jednak bardzo serdecznie za ten fakt dziękuję, że może chcieliście ze mną tutaj chwilę mnie posłuchać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli się Wam filmik podobał, to bardzo proszę o łapkę w górę, no bo wtedy też, jak wiadomo, dla mnie to jest jakiegoś rodzaju motywacja. Na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!